Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją nową zabawkę. Tester elementów elektronicznych. Od razu Wam mówię, co to jest. To jest taka płytka, gdzie macie przycisk, wyświetlacz i piny, do których wkładacie różne elementy elektroniczne. Jak to działa? Wkładacie jakikolwiek element w odpowiednie pole. Tu macie pola 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1. I wkładacie tu jakikolwiek element, którego na przykład nie znacie parametrów. Naciskacie przycisk i ten tester powinien Wam pokazać od razu, co to jest za element i jego najważniejsze parametry. Na polskich stronach internetowych kosztuje około 500 zł, więc naprawdę każdy może sobie go kupić, a to, co on potrafi, to naprawdę wiele. I przyda się w każdym warsztacie początkującego, ale i zaawansowanego elektronika. Jest zasilany z baterii 9-woltowej, ale ja mam 3 sztuki, niestety rozładowane. Więc sobie tak na szybko przed chwilą zrobiłem przejściówkę z zasilacza 12-woltowego LM7808 i wyjście od baterii. To sobie teraz podepnę. Zasilacza, włączę go i po naciśnięciu przycisku ekran powinien się włączyć, powinny pokazać się jakieś napisy i jeśli nic nie jest włożone, wyświetli się napis brak, nieznana lub uszkodzona część. Co jest? Wariuję. I teraz sobie powiedzmy włożymy jakiś rezystor, którego parametrów nie znamy. I tu są piny 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Te 1, 2, 3 to są piny, na których mierzy, a te 1, 1, 1, 1 to jest jakby przedłużka tego pierwszego pinu. Ponieważ taki rezystor nie trudno na przykład wstawić w pin 1 i 2. Sobie zamkniemy i nam już wyświetli na przykład, co to jest. To jest rezystor 47,3 kΩ. Ale na przykład jeśli mamy rezystor z wylutu, coś tego typu, i jego będzie już trudno wstawić w te nóżki 1-3, to po prostu wstawiamy sobie, powiedzmy, w drugi pin i tutaj mamy jakby przedłużenie nóżki pierwszej. No i pokazuje nam, że to jest rezystor 2,338 kΩ. Bardzo fajnie pokazuje on potencjometry, ponieważ sobie wsadzimy, powiedzmy, w tą pierwszą, drugą, trzecią nóżkę, zamkniemy i pokaże nam, że jest to rezystor, ale tak jakby dwa wpięte dwa, tylko że do trzeciej nóżki jakby wspólnie. I pokazuje nam, że jedna wartość to 2,378 kΩ, a druga jakby część potencjometru to 1,6 Ω. Dobrze, to rezystory mamy już za sobą. Teraz powiedzmy wsadzimy sobie jakąś diodę. To jest zwykła prostownicza, wyciągnięta z jakiegoś chińskiego boomboxa. I pokazuje, że to jest dioda wpięta od którego do którego pinu. Pokazuje jakby napięcie, od którego zaczyna chyba przewodzić i jej pojemność. W tym przypadku 8 pikofaradów. Teraz powiedzmy sobie wsadzimy diodę Zenera chyba? Nie pamiętam. Pokaże nam znowu, od którego do którego pinu jest podpięta, jej pojemność i od jakiego napięcia zaczyna przewodzić. Teraz sobie wsadzimy, to jest duo dioda. Wsadzimy w pierwszą, drugą, trzecią nóżkę standardowo i zobaczymy, co to pokaże. No i
i oczywiście na górze jest napisane dwa diody, powiedzmy duo dioda. Pokazane jest, że w którą stronę przewodzi, powiedzmy, gdzie jest anoda i katoda, od której do której nóżki są wpięte i jak są wpięte i standardowo od jakiego napięcia zaczynam przewodzić. Teraz powiedzmy sobie wsadzimy jakiś kondensator. Pokazuje jego pojemność i V los 0,1%. Nie wiem akurat co to znaczy. Muszę jeszcze sobie o tym poczytać trochę. Powiedzmy sobie teraz jakiegoś elektrolita wsadzimy. I tutaj akurat przy kondensatorach elektronicznych, jeśli wsadzamy w jakąś płytkę drukowaną, która już będzie na zawsze, to musimy uważać na polaryzację. Ale w tym testerze akurat polaryzacja nie jest ważna, więc nie boimy się o żaden wybuch. No i sprawdzimy, co to pokaże. Pokazuje, że 220,9 mikrofarada. Jego jakby rezystancję i znowu to V los, czy co, nie wiem co to znaczy. Jeszcze sprawdzimy sobie co jest napisane na kondensatorze. Faktycznie 220 kurczę 220 mikrofaradów, a tu ma. Tu pokazywało, że 220,9 mikrofarada. Powiedzmy, że teraz przejdziemy sobie do dławików. Ten jest akurat większy i tutaj przyda się te przedłużenie pierwszej nóżki. Wsadzamy sobie do pierwszego pinu i jakiegoś... wsadzamy do drugiego pinu, jakiegoś pierwszego dalej. Oczywiście zamykamy. I testujemy. I pokazuje nam, że to jest dławik. Pokazuje jego rezystancję i oczywiście indukcyjność. Wracamy sobie jeszcze jeden dławik, sprawdzimy. Tym razem już taki podobny do rezystora. Nóżka się zepsuła. I sobie sprawdzimy, co pokaże. No i standardowo pokazuje jego rezystancję i indukcyjność. W tym przypadku 0,01 mikrohenra, czyli nawet bardzo mało, więc miernik jest nawet dokładny. Niestety przy niektórych dławikach udało mi się zaobserwować, że troszkę wariuje, że nie pokazuje, czy to jest dławik, a na przykład dioda, długodioda czy rezystor. Zobaczymy, co tu pokażę. Czasem pokazuje, że to jest dławik. Czasem pokazuje, że to jest rezystor. Czasem, że duodioda nawet. W tym przypadku akurat się postarał i pokazał, że to faktycznie dławik. Jeszcze pokażę wam, jak działają tutaj diody LED. Znaczy, jak to sprawdza. I podczas testu faktycznie fajnie to wygląda. Ponieważ tester, powiedzmy, wysyła jakieś tam napięcie, sprawdza, czy tu wraca, czy nie wraca, czy on przyjmuje, czy co robi. Nie wiem, jak to się dzieje, ale powiedzmy, przy testowaniu diod LED one 3 razy migają chyba. Tak. I pokazuje, że to jest dioda, niestety zwykła dioda, nie dioda LED, ale tak naprawdę sam układ nie potrafi tego odróżnić. Tylko ludzkie oko potrafi. No i pokazuje, że od jakiego napięcia zaczyna przewodzić. W tym przypadku chyba świecić. Od 1,91 V. No i pojemność 4 pikofarady. Najlepiej pokazuje przy duodiodzie. Miernik pokazuje, że to duodioda. To jest po prostu dwukolorowa dioda LED. I z takiego testera i dwukolorowej diody LED możemy zrobić sobie niezłe narzędzie do dyskoteki. Mignie w obydwa
w obydwu kolorach, ponieważ sprawdza obydwie diody. Pokazuje, że pierwsza dioda działa od napięcia 1,95 V, druga od 1,91 V. No i oczywiście bardzo przydatne, pokazuje, gdzie jest anoda, gdzie jest katoda, czyli już możemy przez to się dowiedzieć, czy to jest wspólny plus, czy wspólny minus. Tester też fajnie sprawdza piszczyki, ponieważ możemy usłyszeć, jak wygląda przebieg testowania tych elementów. Piszczyku, wepnij się. O. Teraz sobie wciśniemy. O. Piknął 3 razy i pokazuje, że to jest dioda. No, producent nie pisał, że to jest do testowania głośników czy membran piezo z generatorem, więc okej, tutaj akurat się nie zdziwiłem. Teraz jeszcze przetestujemy sobie tranzystory, ponieważ to jest najfajniejsza funkcja tego elementu. Pokazuję różne tranzystory typu JFET, MOSFET, zwykłe bipolarne. Tu mam akurat chyba MOSFETa jakiegoś, ale nie pamiętam. To sobie go sprawdzimy, co to jest. A to jest chyba duodioda, według tego miernika. Gdzieś tutaj miałem tranzystor MOSFET. Tutaj chyba. A nie, to nie będzie chyba MOSFET. Z BUS11. To jest NEMOS. Czyli MOSFET z wpiętą diodą między źródłem a drenem. No i pokazuję tutaj pojemność. I chyba... Nie wiem, czy od jakiego napięcia zaczyna... od jakiego napięcia po podaniu na bramkę otwiera się połączenie między źródłem a drenem. Nie wiem, jak to tam działa. Teraz sobie powiedzmy... Sprawdzimy jakiś już polski tranzystor. To jest chyba NPN. BD140. Pokazuje. Przecież jest dobrze włożony. Chyba ten jest zepsuty. Teraz powiedzmy, że sobie znajdę jakiś inny. Oby działający. Pokazuje, o, to jest PNP. Pokazuje chyba wzmocnienie. I od jakiego napięcia po podaniu na bazę otwiera się połączenie między kolektorem a emiterem. Więc tak naprawdę, jeśli na przykład chcemy sobie zbudować radio i potrzebujemy tranzystor o danym napięciu, które by otworzyło połączenie kolektor-emiter, czy o jakimś tam wzmocnieniu i mamy niezłą kolekcję tranzystorów, to ten sprzęcik może się przydać naprawdę pomocny. Nie musimy szukać na przykład not katalogowych w internecie, tylko od razu mamy parametry. A też nie każdy tranzystor ma takie same parametry, troszkę mogą się różnić, więc na przykład sprawdza się wasz przypadek. Miałem taki tranzystor z przetartymi numerami, już go gdzieś tam zgubiłem, ale go testowałem i faktycznie tam można było odczytać coś. Tu też pokazuję... BC557 pokazuje, że to tranzystor PNP. Wyłączyło się. O wzmocnieniu chyba 359 i o napięciu po podaniu na bramkę 680 mV. Co tutaj by jeszcze sprawdzić? O! Pokażę wam moje kochane kondensatory z Elwy. Czyli jeszcze produkowane za PRL-u. Oczywiście można je znaleźć we wszystkich sprzętach Unitry, a znajdziemy je pewnie w różnych śmietnikach, czyli na elektrozłomie, ponieważ większość osób to wywala, na przykład radia czy gramofony, ponieważ nie działają na ten zakres FM-u, czy po prostu się zepsuły. Tak naprawdę to jest
fajna. Histeria Polski. I no, ja bym nie wyrzucał. Znalazłem taką płytkę, to sobie rozlutowałem po prostu. To on jest kondensator 40... nie. 4,7 mikrofarada. Teraz sprawdźmy sobie, co ten miernik nam pokaże. 6,5 mikrofarada. To jest napisane 4,7. I to wcale nie jest błąd miernika, ponieważ kondensatory Unitry, czy tam Elwy, już w przeciwieństwie od tych z nowych chińskich, z czasem im się po prostu zwiększa pojemność, a nie jak tym chinolom się zmniejsza. Czy to dobry znak? No to ja wolę, żeby była mniejsza pojemność. Niestety ten miernik sprawdza pojemność poprzez ładowanie tych kondensatorów i chyba sprawdza, przez jaki czas one są ładowane. Więc przy takich, powiedzmy, 4700 mikrofaradów, to czas mierzenia może się nieco przedłużyć niż co 4-5 sekund. Zmierzysz? Nie, bardzo szybko pokazała. 4332 mikrofarady. No. A jest napisane, że 4700 mikrofaradów. Czyli w chińskich kondensatorach pojemność spada. Czyli podsumowując, urządzenie naprawdę fajne, przydatne w warsztacie każdego elektronika. Jeśli nie wiecie, na przykład taki to jest element, który wylutujecie, czy po prostu chcecie sobie sprawdzić jakiś tranzystor, to naprawdę to się bardzo przydaje. Na chińskich stronach nawet widziałem chyba jakieś za 20 zł. O tylko, że tam trzeba czekać około 2 miesięcy, zanim to przyjdzie. Ja tam sobie zamówiłem chyba z Forbota, nie pamiętam, w linku, znaczy w opisie dam wam link do tego. Ja to kupiłem chyba sobie za 50 zł. No i co? Chyba do następnego odcinka. Cześć. O kurde, ale stabilizator się nagrzał. Nie polecam wam robić źródło zasilania na LM78XX.